Oczywiście wprost tego nikt nie powiedział, ale jeśli Kucharczyk ma być winowajcą tego wszystkiego, to jest to nie do przyjęcia. I jak jeszcze raz powtórzę, oburzające, że zawodnik, który tyle zostawił w Legii dobrych wspomnień, który tyle razy w sytuacjach autentycznego kryzysu pomagał, ratował, dał Ligę Mistrzów bramką, która po latach spowodowała, że Legia znowu w niej wystąpiła, no i jest tak traktowany, to jest nie do przyjęcia.